serdecznie. Mam w nowym filmiku. Dzisiaj będzie drugi odcinek serii 3 za 10, czyli 3 kosmetyki w cenie mniej więcej 10 zł. Poprzedni odcinek skupiał się głównie na kolorówce. Pokazywałam Wam tam 3 produkty właśnie z działu makijażowego. Dzisiaj natomiast chciałabym Wam pokazać 3 produkty, które mnie zachwyciły z działu pielęgnacyjnego. Dokładnie będzie to pielęgnacja włosów. Udało mi się znaleźć dokładnie 3 produkty w cenie tak naprawdę poniżej 10 zł, które są wspaniałe i którymi się zachwycam. Jednym już od dłuższego czasu, jedna rzecz jest taka troszeczkę nowsza, ale również używam jej już od kilku dobrych, długich tygodni. Dlatego chciałabym się z Wami podzielić tymi właśnie moimi super tanimi i fajnymi rzeczami. Przejdźmy zatem do sedna i zacznę może od rzeczy, które są ze mną już naprawdę bardzo długo w mojej kosmetyczce. I są to olejki orientalne firmy Marion. Jest to polska firma. Tych olejków orientalnych jest bodajże 5 rodzajów. Ja mam tylko 2. Jeden na wilżenie włosów, migdały i dzika róża, i to jest ten różowy, którego tak naprawdę już niewiele mi zostało i którego używam najczęściej, oraz odżywienie włosów makadamia i Ling Liang. One kosztują około 5-6 zł. Ja je kupuję w drogerii Natura. Często są na promocjach za około 4 zł. Świetnie nadają się do zabezpieczenia końcówek. Świetnie te włosy wygładzają. Włosy się po nich nie puszą, nie są obciążone, ale są takie fajne dociążone. Są naprawdę miękkie, lejące. Nie są to może jakieś produkty głęboko odżywiające, które mocno nam nawilżą i odżywią te włosy. Natomiast takie są to natomiast takie typowe produkty właśnie bez spłukiwania, do zastosowania już na lekko podsuszone włosy, do stylizacji super się sprawdzają, a również fajnie zabezpieczają końcówki, kiedy używamy ciepła, jakiejś prostownicy, lokówki czy po prostu suszarki. Tak jak mówię, po tych olejkach włosy się nie puszą, są super miękkie, lejące i bardzo błyszczące. Kolejnym produktem będzie nowość mojej pielęgnacji włosów. Nie używam tego od kilku dni, natomiast używam od kilku tygodni, ale w porównaniu do reszty produktów jest to, tak jak mówię, dosyć nowy produkt w mojej kosmetyczce i mowa tu oczywiście o odżywce marki Carlos i jest to ta odżywka bananowa. Ja ją kupiłam na Allegro za około 8 zł, owszem tam dochodzi jeszcze koszt przesyłki, ale zamawiałam wtedy kilka innych rzeczy i ten koszt tak mi się rozłożył na te wszystkie produkty, że ona wyszła właśnie mnie za około 10 zł. Wydaje mi się, że te produkty są również dostępne w drogeriach Hebe. Ja Hebe u siebie nie mam, więc zamawiam je z internetu. Jest to maska, która ma 1000 ml pojemności. Ja miałam jej co prawda już tylko tutaj połowę, ale część oddałam mojej mamie. Dała mi taką dosyć sporą odlewkę tej maski i muszę powiedzieć, że obydwie jesteśmy z niej bardzo zadowolone. Maska bardzo fajnie odżywia. Te włosy są takie bardzo miękkie, nawilżone, odżywione. Naprawdę dobrze na nie działa. Ja ją trzymam około 5, 10, czasami 15 minut na włosach. W tym czasie biorę prysznic i zmywam. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Dużo lepiej się u mnie sprawdziła niż ta odżywka z Biowaxu, którą miałam. Jest dosyć tania, bardzo wydajna, pachnie takim bananem, ale bardziej powiedziałabym, że jest to zapach takiego bananowego syropu, więc nie każdemu może przypaść do gustu. Zastanawiałam się pomiędzy tą a tą mleczną, bardzo taką osławioną na YouTubie, natomiast dla siebie zdecydowałam się na tą bananową, a mojej mamie kupiłam tą mleczną. Mam nadzieję, że również dam ją odlewkę tamtej, jak już ją otworzy. Poza tym zauważyłam, że ma takie delikatnie rozjaśniające działanie, dlatego super się sprawdzi do włosów blond, do włosów farbowanych na blond. I właśnie tak jak mówię, ją nakładam mniej więcej od połowy i wydaje mi się, że po tej odżywce moje włosy są takie bardziej rozjaśnione. Ja zauważyłam, że moje włosy dużo lepiej się po niej czują, są naprawdę fajne, miękkie, lejące, odżywione i muszę przyznać, że zauważyłam też delikatnie, że przedłuża świeżość moich włosów. I a propos świeżości włosów, to mam tutaj jeszcze ostatni produkt. Będzie produkt do mycia włosów i to nie będzie nic innego jak szampon marki Ziajan. Szampon intensywne odżywianie do włosów delikatnych. Jest to już moja druga butelka tego szamponu. On ma 400 ml i na stoiskach Ziaj kosztuje zawrotne 6,90. Jest niesamowicie wydajny, ma przepiękny owocowy zapach. Świetnie oczyszcza włosy, super je domywa. Może delikatnie plątać długie włosy, właśnie takie jak moje, natomiast no, ja sobie z tym radzę, jakoś nie widzę w tym jakiegoś ogromnego minusa. Dla mnie najważniejsze jest to, że sam szampon super oczyszcza włosy i nie powoduje tego, że na drugi dzień one wyglądają tak, jakby nie były myte przez tydzień. Te 2-3 dni spokojnie mogę
przeczekać pomiędzy jednym a drugim myciem. Sprawdza się u mnie tak naprawdę tak samo dobrze jak te szampony z Nivea i Long Repair. Do tego jest bardzo wydajny, super tani i planuję próbować również inne wersje, bo wiem, że jest ich dosyć sporo. Nie jest to może jakiś bardzo naturalny szampon, ma on w swoim składzie selesy i różne dziwne rzeczy, ale ja lubię takie składy, moje włosy lubią takie szampony i jestem z niego zadowolona i wydaje mi się, że jego recenzja pojawiła się już na moim blogu, dlatego dam Wam do niej link na dole w opisie. I to by było na tyle. To już wszystkie produkty, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście któryś z nich i jak u Was się sprawdził. Oraz czy miałyście tą maskę mleczną z Kallosa i czy jesteście z niej zadowolone. Ja się żegnam, zapraszam oczywiście na mojego bloga, Facebooka i do wszystkich linków, które znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!